Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka w specjalnym odcinku, bo trzeba go nazwać specjalnym. Czuję po prostu, że dokonaliśmy niemożliwego, a raczej Dawid to zrobił i już wam mówię, o co chodzi. Wczoraj na kanale dostałam komentarz Darliwka, są nowe Kinder Joy. No to mi się zapaliła lampka, trzeba je jak najszybciej dorwać. Patrzymy na internecie, wyprzedane, ale były, więc to znak, że one naprawdę się pojawiły. Patrzymy na YouTube'a, a tam Miss Aga, słuchajcie, wstawiła odcinek, że ona je otwiera. No to my pyk ze Staśkiem, zrobiliśmy sobie seans, no i można dorwać złotego Harry'ego Pottera. I to jest taka najrzadsza figurka. No i co teraz zrobić? Jak w jeden wieczór zdobyć nową serię Kinder Joy'ów? Otóż trzeba jechać i szukać po sklepach. Ja dosłownie, wiecie co, ja dzwoniłam do jakichś Carrefourów, do Auchan, do jakichś spożywczych, takich po prostu malutkich nawet, czy może tam się pojawiły, czy nie. No ale wszyscy mówili mi, że niestety ich nie ma. A Dawid, nasz bohater wczorajszy, objeździł chyba z 10 żabek. I słuchajcie, w jednej znalazł 11 sztuk i potem już zrezygnowany mówi, no nie, no nie ma szans, po prostu mamy tylko te 11, wjechał do Biedronki. I wiecie, co tam było? Tam, tararą, tam, tam, zobaczcie tylko to pudło. I słuchajcie, Miss Aga miała takie jakby ładniejsze to pudełko i ona zamawiała właśnie z internetu, a tutaj taki wielki stand, ale no nie mamy jednego tego, wiecie, rządka, ale tutaj jest chyba z tego 48 sztuk, z tego, co mi Dawid powiedział. No jest tego ogromniaście dużo po prostu. Ja się tak cieszę, że będziemy mogli to otworzyć. Mogli, bo Stasiek się szykuje do otwierania razem z nami. No i słuchajcie, Miss Adze trafiły się mega figurki. Ona praktycznie tam jak... Nie, ja nie pamiętam dokładnie końcówki, ale ona wszystkie najlepsze zdobyła. Więc mam nadzieję, że u nas też trafią się figurki, że nie tylko, wiecie, jakieś te gadżety dodatkowe. I ja wam... Jakie to jest ciężkie, ludzie! I ja wam tutaj pokażę. Tutaj, zobaczcie. Jest ten złoty Harry Potter do zdobycia! I właśnie jest Dumbledore też inaczej ubrany. No to jest figurka specjalna. Akcesoria do telefonu. Tutaj jakieś przybory piśmiennicze. No i słuchajcie, no, Kinder Joy zaskoczyło, zaskoczyło pozytywnie mega, więc chyba zwołuję moją drużynę i sprawdzimy, czy znajdziemy tutaj w tych 24 sztukach, bo tyle dzisiaj otworzymy na odcinku, złotego Harry'ego Pottera. Ale serio, uwierzcie mi, że jak Dawid do mnie zadzwonił i on powiedział, że dorwał i to jeszcze dużo tego jest, to ja nie wierzyłam. I Miss Aga też była zdziwiona właśnie, że pojawiły się nawet w sklepach już, bo one tak jakby dopiero wypływają, wiecie, już to ktoś wyhaczył, już to ktoś zauważył, no ale jak coś, to potwierdzone info ode mnie macie, że możecie szukać w Żabkach i w Biedronkach, bo w innych sklepach jakby na razie nic mi o tym nie wiadomo, że są. W Carrefourze na stronie są dostępne, nie wiem jak w sklepach, no ale jakby o to chodzi, to dorwane w Biedronce i 11 było w Żabce. Ja mam takie pytanie. Kto trafi złotego Harry'ego Pottera? Ja, Stasiu. Stasiu trafi? Tak. To będziemy trzymać kciuki, no ja też bym go chciała oczywiście trafić. A nie masz go? No nie mam jeszcze go, bo może on jest tam w środku i właśnie go dzisiaj otworzymy. Dajcie znać, komu może już udało się znaleźć w sklepach te nowe Kinder Joye. No i oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek i koniecznie dajcie znać, czy mamy nagrać kolejny odcinek z otwierania tej serii. Nowa kolekcja, zobaczcie, nowe postacie, no i ta, której każdy na pewno na maksa będzie poszukiwał. No i zobaczcie, że same jajka, tamta seria była z takim granatowym jakby kolorem, a tutaj mamy takie bordowe jajeczka, więc czas na pierwsze losowanie i zobaczymy, kto znajdzie. Ej, już się przestraszyłam, że tutaj są jakieś pomieszane jajka, ale... Czyli już? Już zaczęliście losować? Stasiu otwiera jako pierwszy, więc możesz sobie zacząć. I słuchajcie, w tamtej edycji pamiętam, że były jakieś kody, w których jakby z których można było patrzeć, czy trafia się figurkę. Te kody też tutaj są i ciekawe, czy one w tej serii też będą działać. Ja mam 1G1. Ja mam jakieś 2G1. No ja? Ciekawe, ciekawe co trafi się Staśkowi, jaka będzie nasza pierwsza figurka z nowej serii. Stasiu się zawsze chowa, bo on zawsze chce pierwszy zobaczyć, co trafił. Ja mam figurkę! Taką! Stasiek Maruna! No to słuchajcie, pierwsza nasza figurka z nowej serii to Ron. Teraz otwiera Oliwka i czy w tym jajku będzie złoty Harry Potter? Nie, czy też nie? Zaraz zobaczymy.
Nie, to jest chyba na ładowarkę, ale to jest Malfoy, z tego co kojarzę. Poczekajcie, zaraz to złożymy. Ej, wydaje mi się, że jakby te dodatki z tej serii, o matko, jak to się składa, są fajniejsze niż z tamtej, zobaczcie. Bardzo fajne, ale inaczej to wyglądało, nie w ten sposób. Bardzo fajne. Teraz czas na moje jajko i słuchajcie, ja wybrałam jakieś mega ciężkie i ej, nie, to ciężkie to było tylko ten krem. Zobaczymy, co mi się trafi. Ej, mam Harry'ego Pottera, ale to nie jest ten złoty. To jest normalna figurka Harry'ego Pottera. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. I powiem wam, że mamy szczęście jak na razie, bo naprawdę fajowe rzeczy się tutaj trafiają. No mi się podoba to, co ja. Teraz chciałam. Czas na rundę drugą. No i zobaczymy, czy w tej drugiej rundzie komuś uda się znaleźć tego złotego Harry'ego. Czas na losowanie Stasia. Stasiu wybrał sobie jajko z rogu jakieś i... No dobra, Stasiek, otwieraj, bo my czekamy, czy to będzie ten złoty, czy nie. Czy dostaniesz złotego może, czy nie? Może będziesz miał szczęście, Stasiu? Tak. A może my trafimy? Zobaczymy, kto pierwszy. No nie musisz się tak chować. Stasiek to jest dobry, on zawsze... Popita ma. Popita masz? Tak. Stasiu trafił Popita i to jest kolejna rzecz niepowtórzona z naszej kolekcji, nowej serii. I słuchajcie, czy to są bracia Rona, to jest brat Rona, czy to bliźniaki? Musicie mi dać znać, no i oczywiście jest to kółeczko popitowe tutaj. Dobra, lecimy dalej, teraz czas na otwieranie oliwki. A ja, korzystając z okazji, pokazuję wam całą tutaj ulotkę, wszystkie postacie, które możecie znaleźć. Ja już sobie wybrałam, jest w miarę ciężkie nawet. Ale to ciężkie to się tak wydawało, bo ja też myślałam, że miałam mega ciężkie, a tak naprawdę to był krem. Mam to... Hermione! Czyli kolejna niepowtórka, to jest naprawdę dobra seria. Mama! Teraz ja. Hermiona z tej serii wygląda tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Teraz pokażę wam, jak za pomocą telepatii z jajkiem Kinder Joy wybieram jajko ze złotym Harrym Potterem. Tak coś czuję, że on będzie tu. Ale czy to się sprawdzi? Zaraz zobaczymy. Jest to jakieś 3, 5, G1 znowu. Oddaję czekoladki. Coś tam jest, no coś tam jest. Nie jest to na pewno puste jajko i uwaga! No niestety nie. Jest to popit, ale nie powtórka, bo jest całkiem inna naklejka, więc jak do tej pory nie trafiła nam się żadna powtóreczka, co bardzo dobrze rokuje, bo może uda nam się zebrać całą serię za pierwszym razem. Dobra, zobaczymy zaraz, czy Stasiek ma rację, czy tam jest złoty Harry Potter. No zaraz się wszystko wyjaśni. O nie, czy to będzie nasza... Czy to będzie pierwsza nasza powtórka? Pokaż naklejkę. Tak jak tak. Ma... Dobra, czyli mamy, słuchajcie, ale pierwszą powtórkę. To jest twoje, a to jest Stasia. No ja wiem, ale mamy już pierwszą powtóreczkę. Daj, ja nakleję ładnie. Czas na oliwkę, losowanie, które wybierasz. Tego. Proszę bardzo, zostało już tyle z tej pierwszej, jakby z tego pierwszego rządku. No i, ej, powiem wam, że jak otworzymy te pierwsze 24 i nie będzie tam tego... O! Fajny! Mamy coś na ładowarkę z Harrym Potterem, ale to nie jest nadal ten złoty. Ja nie mam powtórki. Pokaż, jak to wygląda. Ej, te rzeczy naprawdę fajnie wyglądają. Naprawdę, serio. Teraz będę ja. I ej, ale tam były jeszcze jakieś artykuły piśmiennicze. A my jeszcze nic z tego nie trafiliśmy. Co będzie w środku? Czekoladki odrzucamy, zostawiamy oczywiście to z zabawką. I uwaga, uwaga. O nie, to nie jest powtórka. Ej, ale jeszcze nie mieliśmy, to jest to... To jest jakaś, słuchajcie, wieża. Wieża i jest tutaj właśnie, o, coś takiego. I są jakieś karteczki też. Coś w tym stylu, zobaczcie. No ale to jest kolejna rzecz, której nie mieliśmy jeszcze. Teraz będzie kolej Stasia i pozwólcie, że ja mu wylosuję, proszę bardzo. Stasiek tutaj układa wszystkie czekoladki. Tutaj są te puste, otwarte. Oliwka, gdzie ty masz figurki? Bo tam jest trochę figurek, tu jest trochę figurek. Stasiu, czekamy. Czekamy, czy ty otworzysz teraz tego zło... O nie! Mamy Harry'ego Pottera, ale to nie jest ten złoty. Stasiu, Oliwka losuje, no i zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Zostaje nam tego coraz mniej, no ale pamiętajcie, że mamy jeszcze pod spodem cały rządek. Uwaga! Co jest, co jest, co jest? Ooo!
mamy kolejną figureczkę. Nie jest to złoty Harry Potter, ale bardzo fajnie, że znowu mamy jakąś inną. No teraz to musi być już Harry Potter. No nie róbcie sobie ze mnie żartów, naprawdę. Stasiu, masz czekoladkę, bo ty tam ładnie układasz. I uwaga! Nie jest to Harry Potter, ale to jest kolejna figurka, której nie mamy, więc nie ma powtórki. To dobrze rokuje, dobrze świadczy o tym pudełku, które znalazł dla nas Dawid. Mamy taką figureczkę, nie mam pojęcia co to jest. Jest, to jest profesor jakaś, nie? To jest babeczka chyba. Dajcie znać w komentarzach kto to jest, widzę, że Dawid chyba tam z tyłu podgląda. No ja otworzę i od razu będzie Harry Potter. Dobra, robimy taki challenge, że Dawid wybiera to, co tutaj zostało z tej jakby górnej i jak trafi Harry'ego Pottera, to wszystkie mu oddajemy. Wszystkie. Proszę bardzo. Nie. No tak, no zróbmy tak. Zobaczymy, czy trafi, czy nie. Bo do tej pory jakby bardzo dobrze się trafiało. Dobra, uwaga, bo otwieranie jest. Nie, ale to jest kolejna rzecz, której jeszcze nie mamy, więc naprawdę. Trafiają się tutaj fajne rzeczy, nie ma powtórek. Mogę jeszcze jeden replay? No możesz, ale to poczekaj, bo kolejka jest. Halo, kolejka. Co to jest w ogóle? Zobaczcie, mamy dwa takie jakby plastikowe i tutaj znowu są jakieś zakładki. I jest naklejka z Ronem. Taka, proszę Oliwka, składaj. A Dawid otwiera kolejnego. Ciekawe, co tam będzie. No jak złoty Harry Potter, i otworzę, to... nie? Ale nie, bo to był... No nie ma. Ej, ale to jest kolejna rzecz, której nie mamy. Co to jest? Zobaczcie, to jest jakaś taka jakby... Coś, co trzyma kartki papieru? Coś w tym stylu? I taka naklejeczka do tego. Jak widzicie, zostaje tych jajek coraz mniej z tych naszych 24 na górze. I teraz kolej Oliwki, bo jakby Dawid zabrał kolejkę Stasia. Proszę bardzo, losowanie. No i zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli tego złotego Harry'ego Pottera, czy nie. Coś takiego. O, pokaż, tego też nie mieliśmy. Co tutaj się wyrabia? No zobaczcie, ludzie. Co to jest? To jest jakieś takie, o, taki bobek. Jakiś... To jest, wiecie, symbol chyba tego, wiecie czego. Co tu jest? Co tutaj się dzieje? Dobra, to musi być to. Słuchajcie, no to musi być to. Oddaję czekoladkę Stasiowi i już bez przedłużania! To jest powtórka. To jest ten lew. Stasiek wylosował kolejnego i słuchajcie, zostało nam tutaj 2, 4, 6, 7. Z tego ja jednego, który zostanie, biorę na shortsa, na otwieranie. Zobaczymy, co się... A może wtedy trafię tego złotego Harry'ego Pottera? W ogóle to pudełko jest takie ogromniaste. Tu chyba nie wiem ile. Jak to było 48, no to jeszcze jeden, czyli jeszcze plus 24. To bardzo dużo sztuk. Stasiu, co ty tam masz? No i teraz się wszystko okaże. Czy to Stasiek znajdzie złotego Harry'ego Pottera? Tak. Czy jednak my? No śmiało, śmiało. No nie, kolejna powtórka tego... Tego. To jeszcze ja. Oliwka losuje. No i co to będzie, Mam dziadka. Powtórka? Nie, masz Dumbledora! Dobrze, fajnie. Pokaż jak on wygląda. Ale on jest super, ja też bardzo lubię tą postać i ma fajne takie jakby nowe ubranko. Wszyscy mi wszystko zabierają. A ja mam tu swoje. Kłótnia o figurki. Stasiu ma tu, a Oliwka tutaj. Ale spokojnie, to jest wszystko wspólne, wiecie? Jak teraz nie trafię, no to już nie wiem, co będzie po prostu, bo naprawdę zostaje tego coraz mniej. Oddaję czekoladkę dla Stasia. I uwaga, słuchajcie. No niestety nie, ale to jest kolejna figurka, której nie mamy. Jest to ta postać z tą głową jakby lwa. Stasiu, poczekaj, zaraz sobie wylosujesz, tylko daj mi to złożyć. To jest to, co ja chciałam. To, no, udało mi się ją trafić, Oliwka. Bardzo fajnie to wygląda. Ej, ale nie wiem, co to jest za postać, musicie mi napisać. No i co, no szukamy dalej. Stasiek kazał mi tutaj czytać kod i to jest 23G1 i nie wiem, czy on był, czy nie ma, no bo jakby nie czytaliśmy wszystkich, ale no może właśnie tutaj uda nam się znaleźć złotego Harry'ego! Przesuwam tutaj na Stasia i na Oliwkę. No i co tam jest? Brawo dla Staśka! I teraz musimy w ogóle sprawdzić, czy Stasiu trafił. No. Radość, po prostu radość. Mamy go, słuchajcie, mamy go. I teraz proszę wszystkie figurki dla moich tutaj zbieraczy. Nie po moje. Ej,
Pamiętacie ten kod, który ja powiedziałam? 23G1 chyba, tak? 23G1. Nie wiem, czy to się sprawdza. Tak, otwieramy, ale poczekajcie. Sprawdźmy, czego nam jeszcze brakuje. Czy mamy już całą kolekcję, czy jeszcze czegoś brakuje? Dzieciaki z tyłu układają wszystkie figurki, żebyśmy mogli zobaczyć, czy mamy już całą kolekcję, a ja tutaj zerkam szybko, czy mamy to 23G1, ale chyba nie. 33G1, 9G1. 11G1 i ostatni, słuchajcie, to jest 26G1, więc zobaczymy, czy w tych ostatnich czterech trafi się nam coś jeszcze wyjątkowego. Jeśli chodzi o figurki, to wyglądają one tak, no mega, że nam się trafił ten... Ej, nie mamy żadnej powtórki z figurek, no nie? Czy jest jakaś? Ej, to jest podarte, jak ja mam zobaczyć? Inną ulotkę potrzebuję. Mama, może mam przeżyć lukiego? No pewnie! Z tych trzech na górze mamy tą profesorkę, mamy Hermionę, mamy tą. I teraz tak, z tych mamy tylko Dumbledora, nie mamy Snape'a, nie mamy Snape'a i nie mamy Hagrida. I słuchajcie, tutaj nie mamy tego, mamy Rona, mamy tego, nie mamy tej jeszcze, tej. Ej, no to czyli jednak nie mamy jeszcze wszystkich figurek, a tutaj reszta sobie leży tych fancików, o. Ostatni rzut na otwieranie. No i co, czy będą to figurki, którym... O, Stasiu ma to i to jest powtórka. A Oliwka? Oliwka też ma powtórkę. Czyli wszystko, słuchajcie, zostało teraz w rękach tych dwóch jajeczek, które będę otwierała na shortcie, więc zapraszam was serdecznie, jeżeli jesteście ciekawi, a te w następnym odcinku, jeżeli widzowie będą chcieli. Uważam, że jak na pierwsze otwieranie to poszło nam bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze, bo brakuje nam bardzo mało figurek. Generalnie trafiło się dość mało powtórek, bo czasem to było, wiecie, po 5 takich samych albo po 6 takich samych. No i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy mamy otwierać te resztę 24, czy ja to po polsku powiedziałam? No resztę tych jajek, wiecie, w kolejnym odcinku i czy dalej mamy poszukiwać, wiecie, zebrać całą kolekcję. No i dajcie też koniecznie znać, czy podoba wam się nowa seria, bo mi bardzo. Więc słuchajcie, 24 sztuki Kinder Joy Harry Potter Quidditch, bo nie mówiłam nawet, jak ta seria się nazywa, zostają na następny odcinek i może uda nam się zebrać już całą kolekcję. No i to od was zależy, czy mamy to otworzyć, czy nie, czy chcecie oglądać ten nasz unboxing, czy nie. Ej, no jestem taka ciekawa, że już bym wszystkie otworzyła, ale nie. Poczekamy, zobaczymy na wasze reakcje, zobaczymy, czy w ogóle już ktoś z was to dorwał, czy już ktoś z was to otwierał. No, ja będę musiała to naprawdę głęboko gdzieś schować, żeby się do tego nie dorwać, ale uważam, że jak na pierwsze otwieranie nowej serii, to poszło nam całkiem dobrze. To już chyba tradycja, że pod koniec odcinka otwieram sobie paczuchy od was. No i tak będzie też w tym przypadku, że oprócz nowej serii Harry'ego Pottera otworzymy sobie tutaj coś od kogoś. I czy tutaj już jest list? Pytania dla Darliwki: Pusin czy Squishmallows? Powiem wam, że lubię to i to, ale jakoś teraz bardziej serduszkiem bliżej mi do Pusina. Różowy czy fioletowy? Oczywiście fioletowy. Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Boże Narodzenie, bo wtedy jest tak jakby bardziej... Nie wiem, jakoś tak ten klimat, ten wszystko, wiecie, takie rodzinne i tak dalej, te dekoracje piękne, choinka, prezenty. Pytania do Oliwki, to zaraz jej zadamy, jak tutaj przyjdzie, bo oni na razie poszli tam sobie jakby się dzielić tymi figurkami zdobytymi. Dla Oliwki. Ej, nawet jest coś dla Stasia. Oj, ale tu chyba powylatywało. No, powylatywało. To zaraz będziemy zgadywać, co dla kogo. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Boże Narodzenie do nas przywitało. Zobaczcie, co ja mam. Tutaj było dla mnie i to jest takie squishy, ręcznie robione. Ale mega super to wygląda. I mam kolejną świąteczną dekorację. I jeszcze jedną, ale jakąś śliczną. I tutaj w kopercie prawdopodobnie będą już te takie rzeczy, które się też wysypały. Mamy mampkę i mogło to być dla Stasia, bo on jest fanem mamby. Mamy krówkę z Milka Secret Boxów. W ogóle ciekawe, kiedy też wypuszczą nową Milka Secret Boxową serię. Mamy lizaka, mamy dwa autka. To pewnie też dla Stasia, on uwielbia się nimi bawić, więc bardzo dziękuję. Tylko wiecie co? Nie mam tutaj listu, chyba że go przegapiłam i zaraz jeszcze muszę go zobaczyć. Tutaj kolejny fancik. I tutaj jeszcze jakaś karteczka. Gdzie jest list?
Znalazłam tutaj na karteczce podpis dla Darii od Weroniki, czyli paczka jest od Weroniki, więc ja cię z całego serduszka, Weronika, pozdrawiam, wysyłam serducho i bardzo dziękujemy za te superowe niespodzianki. Idę wołać Oliwkę, żeby odpowiedziała na pytania. Dorwałam Oliwkę, Weronika, i zielony czy pomarańczowy? Zielony. Mama czy tata? Mama. No więc, Weronika, odpowiedziałyśmy na twoje pytanie i jeszcze raz, o, kaszel jeszcze jest, wszystko pięknie. Ja chyba muszę nagrać odcinek, jak opiekuję się tym chorowitkiem, ale... A to jest mój? Ja dostałam tego liska. Aha, to lisek! To wygląda jak kotek. Moim zdaniem to był lisek. No dobra, słuchajcie. To były bardzo pozytywne i trafione łupy nowej serii Kinder Joy Harry Potter Quidditch. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawicie łapki w górę, że dacie znać, czy mamy otworzyć tego więcej. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie i do następnego! Hej!